Ejka, z tej strony Kondys i dość kontrowersyjnie było w mojej opinii oraz to pochu, że nie podoba mi się kampania. No, nie podoba mi się kampania, ale po to robię dla was ten film, żeby opowiedzieć, co potrzebowałem wiedzieć, aby ta kampania była przyjemniejsza. Zrobiłem już kampanię około 5 razy i też na premierę będę musiał ją zrobić kolejny raz. Więc w tym filmie opowiem o tym wszystkim, czego już się nauczyłem, aby ta kampania była przyjemniejsza. Z jednej strony w Last Epochu nie musimy przechodzić całej kampanii, ale to powiem w kolejnej części filmu. I jeszcze jedna drobna uwaga, myślę, że każdy, kto kliknął o poradniku przed startem, nie boi się jakichś małych spoilerów, ale tutaj w tym filmie będę starał się właśnie ograniczyć spoilery. Jeśli ktoś chce przejść sobie spokojnie kampanię, nie zabraniam tego, ale też chcę, żeby ten film mogli obejrzeć wszyscy, a nie tylko ci, którzy są nastawieni na kompletne olanie fabuły. Więc na początek kilka ważnych rzeczy. Pod Escape'em, jeśli sobie klikniemy Escape i jesteśmy na kampanii, ta postać nie jest na kampanii, pojawi się, w którym rozdziale jesteśmy. Mamy w grze 9 rozdziałów kampanii i też w taki sposób łatwo zobaczyć, w którym akurat miejscu jesteśmy. Po prawej stronie widać zadania, po lewej stronie bardzo aktywny czat społeczności, którzy albo gadają o Poe, albo o Diablo 4. Teraz akurat o Poe. I mamy naszą mapę. Tutaj ten najmniejszy spoiler, to jest wciąż ta sama mapa, tylko w różnych okresach czasu. To jest dość fajne w Last Epochu, że poznajemy tą historię, po tym jak się rozwija ich świat. No i na końcu czasu już mamy cały endgame, monolity, to w osobnym filmie. Ale zaczynając. Główna sprawa w Last Epochu jest taka, że tutaj na dole po lewej stronie mamy nagrody punktów zdolności pasywnych oraz nagrody pola posążków. I takim naszym najważniejszym zadaniem w kampanii, oprócz przejścia samej kampanii, jest właśnie wbicie wszystkich tych punktów maksymalnie. Tutaj widać, że jestem 15 na 15, 8 na 8. Przejdę więc na postać, na której kampanii jeszcze nie mam ukończonej, żeby to lepiej pokazywać. A więc mam tutaj moją łotrzycę, tak jak mówiłem, kliknę sobie Escape, widzę, jestem w rozdziale 7 już i w związku z tym, że jest to moja druga postać, już nią mam dostęp do endgame'u. Dostęp do endgame'u o dziwo dostajemy już w drugim akcie na bardzo niskim levelu, tylko najpierw musimy przejść tą kampanię pierwszą postacią. Więc właśnie mamy start gry, mamy pierwszą postać i robiąc naszą kampanię zwracamy uwagę na nagrody punktów zdolności pasywnych oraz nagrody pola posążków. Zdolności pasywne, no to oczywiście zdolności pasywne. Pola posążków to jest to miejsce w ekwipunku, takie trochę talizmany z Diablo 2 jak kojarzycie, bardzo podobna rzecz też jest Torchlight Infinite, ogółem taki system talizmanów. Czy to wszystko jest konieczne do grania w grę? Nie, ale zdecydowanie każdemu to polecam i zazwyczaj jeśli już robimy drugą postać, tak jak ja teraz robię, to moim celem jest zdobycie wszystkich tych nagród i potem już nawet tej kampanii nie muszę kończyć, tylko gdy te wszystkie rzeczy odblokuję, to idę prosto na endgame. Jak to rzecz odblokowuję? Sidequestami, zadaniami pobocznymi. Tak jak widzicie tutaj po lewej stronie, na żółto mamy główne questy, a na niebiesko mamy questy poboczne. I te questy, które na przykład tutaj widzę, zwiększenie miejsca na posążki, te questy chcę zrobić. Więc jak tutaj chcecie się pobawić w optymalizację swojej ścieżki, to community zrobiło już optymalną ścieżkę, które questy robić, które nie robić. Ponieważ na samym początku na przykład mamy więcej questów, które odblokowują zdolności pasywne, a w późniejszym etapie kampanii mamy więcej questów, które odblokowują pola posążków. Questów, które odblokowują zdolności pasywne jest o wiele więcej, tak samo jeśli chodzi o posążki, więc tutaj podając liczbę z głowy, mamy na przykład 20 questów na zdolności pasywne oraz 10 questów na posążki. Maksymalnie jest 15 zdolności pasywnych, maksymalnie jest 8 posążków, więc wszystkich nie musimy robić. Ale to co ja wam polecam, tutaj nie ze strony takiej speedrunowej, tylko z tego, że większość z was będzie miała pierwsze podejście do gry, z chwilą gdy widzicie quest, ma jakieś miejsce na posążki, ma plus do zdolności pasywnej, róbcie ten quest, pomoże wam to tutaj oczywiście wzmocnić swoją postać, da wam tutaj fajniejszy progres, to jest dobra rzecz, którą warto wiedzieć, mało kto o tym mówi, plus do zdolności w Last Epochu nie zwiększa obrażeń tej zdolności. Obrażenia mojej zdolności są zwiększane tylko przez moje drzewko pasywne oraz przez dane punkty, które wybieram. No i oczywiście przedmioty, ale z chwilą, gdy ja na sam początek gry wybiorę sobie wszystkie zdolności pasywne dość szybko, nie będę tutaj patrzył, że w pierwszym akcie nie opłaca się robić danego questa, bo akurat jest troszeczkę wolniejszy, ale moja postać będzie silniejsza i to będzie też przyjemniejsze do ogrania tego. Oczywiście questy, które nam nic nie dają, nie warto robić, a z drugiej strony, jeśli są jakieś przydługie questy, to wtedy też was mogą zamęczyć. Tak tutaj mądrze zdecydujcie, czy chcecie więcej pomocy na start, czy mniej. Ja wiem, że te więcej pomocy na start by mi się przydało, dlatego ta kampania, gdy pierwszy raz grałem w Last Epocha w listopadzie, była dość męcząca, ale też chciałem poznać aż zbyt dużo gry naraz, można powiedzieć. Ja myślę, że jeśli nie jesteście zainteresowani fabułą, to najlepiej polecieć jak najszybciej, po prostu na endgame. Na endgame zaczyna się spora zabawa, już też potężnie wchodzicie w crafting itemów, tutaj po prostu jest śmietanka. Jeśli jednak chcecie iść sobie spokojnie przez kampanię, wszystko czytać, sprawdzać, to w sumie nie wiem, czy oglądacie ten film.
ale sugerujcie się właśnie tymi rzeczami, które powiedziałem. Z takich informacji, co może kogoś coś interesować, to już w drugim akcie, po zabiciu bossa w dolnej dzielnicy, możecie wybrać swoją maestrię, swoją subklasę. Jest to około levela 15, po tak godzinie, półtorej godziny gry, oczywiście jak gracie w normalny sposób, kampania się da przejść nawet w około 3 godziny, poniżej 3 godzin, jak to robią speedrunnerzy. Ale średnio wam zajmie od 8 do 10 godzin cała kampania. Tutaj wiem, że te liczby część osób interesuje. Jednym jednak najważniejszym questem, o którym muszę powiedzieć, to jest quest w drugim akcie, gdy idziecie do biblioteki Erzy. Wybierając sobie questy, będziecie mogli albo oddać księgę hazardziście Artemowi, albo tutaj starszemu Erzie. Jeśli oddacie księgę Erzie, dostaniecie bardzo fajne rękawiczki z procentem odporności. Więc wracając szybko do miasta, nie patrzcie, że od razu pierwszy gość ma wykrzyknik tuż przy was. Od niego dostajecie amulet, który też się może przydać, ale te odporności na start są bardzo ważne. Taka porada na kampanię, pierwsze co zróbcie, to nabijcie swoje rezy. Daje to wam o wiele większą przeżywalność i gdybym to zrobił szybciej, to mój łotr by nie zginął. Zdrowe podejście do kampanii zdecydowanie polepszy wam waszą grę i pierwsze spotkanie z Last Epochem. Jeśli jeszcze nie macie Last Epocha, to możecie kupić grę przez mój Nexus, wtedy część też funduszy ja dostanę. Automatycznie kupując tam, pojawi się wam kod na Steam, który wpisujecie na Steamie. Gra obecnie nie jest dostępna nigdzie indziej niż na Steamie. Dużo osób już mnie wsparło w ten sposób i dziękuję za to bardzo, bardzo serdecznie. Ja lecę robić kolejne filmy z Last Epocha. Kilka takich mniejszych, takich ciekawszych rzeczy będę tutaj wstawiał. Odnośnie coś craftingu też postaram się zrobić. Dzisiaj też będą patch noty na 1.0, więc dzisiejszy stream będę kończył swój build, swój starter. Przeleciałem im pięknie przez kampanię SSFHC, działa znakomicie, więc mam nadzieję, że już jutro wstawię go wam na YouTube, żebyście już mogli sobie go skopiować na premierę, bo naprawdę jestem z niego zadowolony. Miejmy nadzieję tylko, że jakoś nie dostanie sporych nerfów na premierę. Więc do zobaczonka, dziękuję bardzo wszystkim wspierającym i widzimy się w kolejnym filmie. Hejo, bajo, papa, bądźcie o siebie, hej.